Ziu. Cześć, nazywam się Ewa Farna i bardzo serdecznie Was zapraszam. Sobie postrela, proszę fakturę. Cześć, nazywam się Ewa Farna i właśnie wróciłam. Tumbly Klotola. Cześć, nazywam się Ewa Farna i bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja jestem to strasznie zachalana. To modluj. Fakt? Chodź jeszcze jedną. Tylko. Jak sobie wybierasz. I to mój pierwszy koncert po 2 miesiącach, więc do usłyszenia. Dobra, słuchajcie, co chcecie powiedzieć Ewie na jej DVD, które będzie? Że bardzo ją lubimy! Ludzie krzyczą, że cię kochają. Tłum krzyczy, że cię kocha. Później wracasz do hotelu, jesteś sam w tym pokoju. I nikt, i nie masz do kogo zadzwonić na przykład, nie? Bo były takie momenty w życiu. I to jest tak kurde przerażające, że potrzebujesz jakby o tym porozmawiać. Potrzebujesz chwili... Nawet sam ze sobą, nawet czasami jak masz gadać, jak teraz gadam z wami, tylko że zamiast ciebie tam siedzi psycholog i mnie słucha. I mu za to płacę. Jechali za nami po operacji. Przed budynkiem byli, ile ich było? 4 byli? Robili mi fotki, wiesz, tak z tego, z pod dołu. Żeby po prostu być popularna, im się nie udało, nie? Bo za grube mam nogi. Uważam, że to jest mój największy sukces, że udało mi się zaistnieć właśnie poprzez to, jaka jestem, a nie poprzez to, że musiałam ubierać na siebie mięso, albo pokazywać cycki w Playboyu, albo po prostu, no nie wiem, no budować na czymś wokół, a nie na tym, kim naprawdę jesteś. Nie musiałam do wywiadów się przygotowywać, że kurczę, zapyta mnie o to, to trzeba odpowiedzieć to, a wiesz, planowanie. Matus upłynie przesnie na ten podsyć na po prvý. Bylo to silný, bylo mi prostě 13. Teďko je vám 13? Ano. 13. Já jsem byla mnohem víc radikální než teďka. A některé věci jsem se nenechala líbit. Víš, jako to dítě jsem byla vlastně mnohem tvrdší a já si myslím, že jsem se ze sebe trošku poučila a možná to dneska takhle jako budu uplatňovat. Když jsem teďka v tom, tak člověk se tak jako baví o věcech, které tak jako plynou a je to přirozený, ale najednou člověk zjistí, že možná taková ta děcka někdy, a neřeknu vám to, jako, že to možná je fajn. To se neříká, to je moc soukromá věc. Dobrý večer, Evo. Já jsem čet na několika místech, že slavíte 10 let výročí. Ano. A říkal jsem si, tak už je to 10 let. No. A pak jsem někde nedopatřením zahlíd, že vám je ale 23. Tak co? Hele, já z toho nemám dobrý pocit. Nebyla jsem dobrá dneska prostě, no. Takže mi to mrzí, protože prostě šlo o 10 let na scéně a nevím, myslím, že to nesedlo tak dobře, no. A tady, a, jo, takhle prostě... Šiju na krevu země. A to je super, to se mi strašně líbí. A on to má docela všechno pod kontrolou tady. To teďka ho můžu mít pod kontrolou já. Eva Farna. Viděli jste něco? Všechno. Fakt? No já mám z toho jako dobrý pocit, že jsme se teďka bavili. Já jsem se bavila dobře. Kdybyste mě tady rozkrájela a ptala se mě, jestli dám dohromady nějakou vaší písničku, přísahám, že nedám. Nebo... Že bych si vás spojil s nějakým úvozovkách hitem. Tak to je ale... jako upřímně to mě, ne že překvapilo, ale zamrzelo, protože to je přesně to, proti čemu já se snažím nebojovat, ale co je mým cílem, že jo? Jako soustředit se na ty písničky a trochu furt přes ty novináře je tam to vnímání jako spíš jako celebrity, než jako zpěvačky. A to je jakoby můj největší hapr, nebo jak si to mám říct, můj největší problém, můj největší... To, co mě jakoby nejvíc trápí a to, co chci změnit. A s každou písničkou se to snažím dělat. A samozřejmě vím, že pan Šíp není jako cílovka, ale myslím si, jak jsem se bavila o tom, že ten hit není o tom, že to zná jenom tvůj fanoušek, hit je o tom, že to znají všichni. A překvapily mě trochu, jako měli jsme vůbec rád, nebo boky jako skříň. Ona má ráda lidi, miluje své fanoušky a chce je bavit. Když jsem jí domlouvala třeba po rocovství v Superstar, tak mi říkala, ale já tam nechci jenom sedět a říkat, ty jsi dobrý, ty ne, tak úplně. Já prostě chci, aby ty lidi u těch televizních obrazovek měli zážitek, aby se pobavili a aby se odreagovali. A tak naprawdę to jest zupełnie inne uczucie niż po raz pierwszy w tym samym Superstar w Czechach. To już coś innego, to po raz pierwszy było po raz pierwszy, teraz już tak, że... To tak to zawsze wygląda. Wiesz trochę co oczekiwać, czego się spodziewać. Trochę już ważne, żebyście państwo mieli uśmiech na twarzy. Nie wiem, czy uczestnicy Idola i w ogóle ludzie, którzy zaczynają teraz, mają gorzej czy lepiej niż ja 10 lat temu. Ale to zupełnie już naprawdę inny rynek, inne reguły,
inny świat. Ja kiedy zaczynałam, jeszcze nie było tyle rzeczy w internecie, jeszcze tak nie był przecież Facebook i inne social media nie, tak strasznie nie działały. Wszystko działo się w telewizji. Dzisiaj tak naprawdę połowa wszystkich programów dzieje się w internecie. Wielu artystów, którzy nie są grani w ogóle w radio czy w telewizji, po prostu mają milionowe odtworzenia w YouTubie. Tego kiedyś nie było. Nie pamiętam jak było wtedy, ale ja na pewno jak stałam na scenie, to byłam po prostu zesrana. Z tego co się dzieje, że jestem w telewizji, jest na żywo, można to wykorzystać, ale też miałam chyba coś takiego w sobie, że nie przeginałam z tym, bo nie miałam takiego parcia na szkło, żeby naprawdę się udało. Ten bulwar, jako nauczyła się z tym żyć? Nauczyła, ano. Beru to jako jinou stránku toho, že mám vysněnou práci, která ano. Mě baví, naplňuje a musí to se něčím vyrovnávat, že jo, jako to. Jasně. Jaký ten balanc v životě. Ano, ano. Takže to k tomu určitě patří. Mě to spíš mrzí, když se to týká lidí kolem mě, kteří nenesou zodpovědnost za to, jakou cestu já jsem si vybrala.